Robimy dzisiaj pyszną, kolorową sałatkę makaronową z brokułem. Dokładną ilość składników znajdziecie w opisie pod filmem. Nowych widzów, jak zawsze, zapraszam do subskrybowania kanału. Nowe przepisy wszystkie znajdziecie również na Instagramie, na TikToku, na blogu, na Facebooku, gdzie Wam wygodniej tam oglądajcie. Potrzebujemy makaron w kształcie ryżu, makaron orzo. Ja mam tutaj przygotowaną szklankę. To jest waga, którą wam podaję przed ugotowaniem makaronu. Następnie dwa filety z kurczaka podsmażone w przyprawie do gerosa, jeden broku ugotowany al dente, mała puszka kukurydzy konserwowej, następnie czerwona papryka oraz czerwona cebula pokrojona w kosteczkę. Pęczek posiekanego koperku, oczywiście całości doprawiamy solą oraz pieprzem. Tutaj też idealnie sprawdzi się czosnek, kto lubi, i do tego dodajemy majonez oraz śmietanę lub jogurt naturalny. Wszystko razem mieszamy i nasza pyszna, sycąca, kolorowa sałatka jest gotowa do podania. Polecam smacznego.